Grudzień był bardzo dobitnym doświadczeniem. Moje liceum ogólnokształcące w Gdańsku, numer 1, położone jest vis-a-vis drugiej bramy Stoczni Gdańskiej. Pamiętam w poniedziałek po gwałtownym podniesieniu cen siedzieliśmy akurat na długiej przerwie w takim szkolnym klubie Trapezik, konsumując drożdżówki i pączki. Zobaczyliśmy przez okno z sutereny, nieco ponad chodnik wystające, dużą kolumnę ludzi wychodzącą ze stoczni na miasto. Pierwsza dezorientacja, co to jest? 1 maja niemożliwe, to grudzień. A potem przecież ceny podnieśli. No i cała młodzież rzuciła się do drzwi, do okien. Przytomni nauczyciele drzwi natychmiast zaregulowali od razu do klas. Wieczorem wypuszczali nas. Następnego dnia jechałem koło mojej szkoły, koło bramy stoczni tramwajem. Jako ministrant do kościoła świętego Mikołaja i widziałem po raz drugi stoczniowcy wychodzili w poranek wtorkowy i to już było zupełnie inne wyjście. To poniedziałkowe to było takie zdecydowane wystąpienie jak na tamte czasy na ulicę, to jednak trzeba było ogromnej odwagi. Natomiast we wtorek rano wychodzili ludzie w kufajkach z gazrurkami, innymi ciężkimi sprzętami, po prostu szli robić porządek. Kiedy skończyła się msza, to już była moja mama, która się przeraziła tym, że wypuściła mnie samego. Doholowała mnie do szkoły, a ze szkoły nauczyciele przytomni już nie wypuszczali młodzieży samej, tylko trzeba było czekać, kiedy mój ojciec po mnie przyszedł, to zabrał kilkoro nas, później stopniowo rozprowadzał po domach. Następnego dnia, właściwie nocą z wtorku na środę, wyszliśmy z ojcem na balkon. Słyszeliśmy, jak od Słupska jechały kolumny ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, taki typowo wojskowy już łomot w ciszy nocnej. W środę rano było to strzelanie do robotników, którzy po raz trzeci usiłowali wyjść ze Stoczni Gdańskiej. Następnego dnia rano, chyba to czwartek rano, stocznia zdecydowała się rozwiązać strajk i pracownicy wychodzili do domów. Rozpoczęły się wśród nich aresztowania, natomiast w czwartek od rana trwały bitwy w Gdyni, zwłaszcza Gdyni Stoczni, strzelanie do ludzi, którzy w poczuciu bezpieczeństwa wezwani przez ówczesnego sekretarza Kociołka stawiali się do pracy i strzelano do nich wychodzących tłumnie z pociągów na takim pomoście nad stacją kolejową, na takim wiadukcie nad torami, który do stoczni prowadził. To opisy tych rzeczy do mnie docierały później wielokrotnie, łącznie z opisami strzelania do dzieci, które gdzieś tam się wśród dorosłych zaplątały i uczestniczyły w rzucaniu kamieni. Chcę powiedzieć, że sam byłem na mieście chyba w centrum Gdańska w czwartek. To Gdańsk był spowity takim smogiem pod gazy łzawiących. I to cały szereg takich opowieści ilustrowało na przykład o jakimś policjancie, który prawdopodobnie pod wpływem jakichś narkotyków, przynajmniej milicjanci obywatelskim, kiedy już ludzi odpędzili, to stał przy jakimś słupie betonowym, oświetleniowym i lał pałą w ten słup, ponieważ musiał rozładować agresję, która się w nim zgromadziła. I oczywiście całe nasze pokolenie, niezależnie czyśmy o tym rozmawiali, czy nie, akurat w moim środowisku sporo, także wśród kolegów, to całe nasze pokolenie było pod wrażeniem tych wydarzeń i wątpliwie to była jedna z jakichś inspiracji postaw. Z tym, że gdybym miał powiedzieć, że moja inspiracja do rzeczy społecznych wtedy się zaczęła, to nie. Zaczęła się, kiedy byłem małym dzieckiem. Siedziałem na kolanach u ojca i pokazywał mi mapę świata, pokazywał mi trasy pochodów Cezara, Aleksandra Macedońskiego,
rysował zwierzęta, które żyją gdzieś tam na stepach perskich czy w Italii. Bardzo ładnie rysował, choć był tylko inżynierem. I chcę powiedzieć, że ta historia oglądana z jego perspektywy i ten fakt, że kiedy na przykład mówił o czerwonych, to się trząsł, fizycznie się trząsł, to nie trzeba było zbyt dużo argumentów. Młody człowiek wiedział, że czerwoni to są tacy, na których ojciec się trzęsie. Później dopiero, kiedy byłem już na studiach, dowiedziałem się, że był żołnierzem Armii Krajowej, że był żołnierzem wywiadu, że zajmował się rozpracowaniem V2, czyli w rejonach Mielca i Blizny, że przed wojną był działaczem ONR ABC na Politechnice Warszawskiej, gdzie na Wydziale Lotnictwa studiował, że po wojnie był żołnierzem WiN-u, ale to już było później. Kiedy byłem dorosły, pełnoletni, na studiach wcześniej, ojciec takich rzeczy w domu nie opowiadał, żeby nie było niekontrolowanego przenoszenia informacji.